zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina Toos i Uczu. Dzisiaj mamy na występach gościnnych Piecha, którego serdecznie witamy. I mamy dzisiaj na stole ostoję, którą pożyczyliśmy właśnie z Ludiversum. Więc to wcale nie jest przypadek, że Piechu dzisiaj jest z nami. Tak, możemy ją tak... O, tak. Dobra, gramy na tym trudniejszym wariancie planszy. Każdy dostaje dwie karty ducha natury i z tych kart wybieramy sobie już teraz jedną. O, co my tutaj mamy? Dobra, takie. Może tak, dobra. Ja zagram z tym lwem, który jest z... Okej, czyli lew daje ci dwójkę, tak? Za pojedynczego? Tak, dwójkę za grupę dwóch równin, ale jeżeli mam grupę trzech lub więcej, to w tym momencie 10 punktów. Mhm. U mnie jest jakiś kotek, tak? Niestety. Tak. I on ma tutaj 4 punkty za każdy kolejny budynek w grupie? Za każdą grupę po prostu. Mhm. Czyli jak masz grupę z jednego budynku, to już dostajesz 4 punkty. Gdyby każdy budynek niezależnie. Są 4 punkty ekstra jakby, nie? Mhm. Dobra, a ja mam pytanie o moją ważkę. Mhm. Bo ona mi punktuje za rzekę. Mhm. Ale gramy na planszy, gdzie nie ma punktów za rzekę, tylko za wyspy. Czyli no to nie, będzie dodatkowe punktowanie. Tak, to będzie dodatkowe punktowanie. Dostajesz 5 punktów za każdą wyspę i dodatkowo za każdą rzekę, która ma chyba za jedną więcej. Nie, każda rzeka, która jest w grupie i ma dwie lub więcej rzeki. Okej, okay. To taką sobie wezmę. No to sobie tak wziąłeś. Okay, tutaj czat przypomina, że Bocian daje 6 punktów. Jest Bocian, tak, jest Erdata, ale nie ma akurat Boćka. O tym sobie też powiemy, jakie hejty się wylały na Rebel. Dobra, Aleś widział ostatnio zapierający... Chcesz mieć tu, tylko powinieneś mieć. No nie, no tutaj, bo to jest też... On się liczy jako zwierzę, tak? Tak, on się liczy do limitu zwierząt. Tak mówię, że kładzie się ją z boku. Jak ją wypełnisz? Jak ją wykonasz. Aha, widzisz. Dobra, no to dobra. Czyli ja zaczynam, okej, to załóżmy, że zrobimy otwarcie... Otwarcie takie i mogę jeszcze jakiegoś zwierzaczka sobie porwać. Porwę sobie może tutaj tak, a tutaj jest tak i tak, to ja sobie tego szturka. Mhm. Tutaj wstawiam, tam zupełnie. Mhm. Pyk. Dobra, i to jeszcze tam układam. Tak, jest sposób, więc jest myślę, sobie... że... myślę, że to będzie... Okej. Ja myślę, że zrobię tak. I zrobię to w sposób następujący. Rozumiem, że na czacie rozmowy na temat obecnego głosowania patronów. Tam walczy Sand z Evacuation. Tak, dziękuję Lizako. Właśnie sobie to szczaiłem, że sobie za bardzo zakryłem. Już to zauważyłem. Może ją delikatnie jeszcze... żebyście też widzieli dobrze. W ten sposób zróbmy. Dobra. No i witam Miecia. Miecia jeszcze nie było. To zrobię może tak. I może tak. Mhm. I wezmę. Mhm. Dobra. Moja karta. O nie! Negatywna interakcja, proszę bardzo, już się zaczęła. Mhm. Jeszcze dokładam te. Mhm. I ruch Piecha.
Ja spróbuję to. Okay. Co my tu mamy? Takie, takie, takie. Patel, ostoja na bestiokoniu po Avalonie przed Nemezisem wjechała jak złoto. Proszę bardzo. Nic ciekawego. To ewentualnie. To jest takie. Tak, tak i tak nie. Tak, tak i tak też nie. Tak, tak i tak. Powiedzmy. Powiedzmy, że tak. No dobra, to weźmy sobie to. Dorzućmy sobie to w taki sposób, że weźmy sobie najpierw karciochę. Tak, dorzućmy sobie tam wariacików. Raz, dwa, trzy, cztery, okej. Okay. I teraz tak, dorzucimy sobie wodę, tę wodę sobie dorzucimy, dorzucimy ją sobie, załóżmy, że tutaj, dzięki czemu Ostoja w sobotę to był mój skupit umiejętności growych po piątku, tu napisał Lizak. Tak, będzie jedna partyjka, dlatego gramy na tym tu wariancie najbardziej zaawansowanym, jaki się da. Mhm. Taki jest plan. Coś tam? Tak, jeszcze tą jedynkę sobie gdzieś rzucę. Nie wiem, gdziekolwiek tu powiedzmy. Dobra, no to tam uzupełnij. A ja już w sumie wezmę, bo ja już mam ruch przekminiony. To jest Austria 3-2 z Holandią. Tak. Tak. No i oczywiście zrealizuję sobie tego mojego już lwa wariata. On już będzie rycał mi tutaj. A, no właśnie, miałem jeszcze to. Dobra. W sumie mógłbym to wsadzić tutaj. Tak, tak. Mhm. Nie tutaj. Tutaj może być. Dobra. Właściwie z tej strony. Okej. Okay. I trzy tutaj, nie? Już tak? Przestałeś wygłupiać? Tak, przestałem już. Dobra. Czy ja jeszcze tam chciałem coś? Może ja chciałem. Czekaj, ja jeszcze wezmę sobie... Ja jeszcze mi się wezmę tam Marvela Zombie fajnie ciupało. Bo on się fajnie tutaj ułożył. Mhm. Dobra, pierwsze. Jak położę gdzieś zielony, to ogłaszam, że dla zwycięzcy tej partii check, nagroda niespodzianka. Uhuhu. Check, Mike, check. Hejka. Hejka. Dzień dobry, Paulino. A ja to mam nagrodę. Ooo! Jak... Słyszeliście ten seksowny głos z opu? Jeśli położę sobie gdzieś zielonego, to mogę pod niego nie. Położyć. Nie. To jest właśnie ten problem. Nie. Trzeba było w sajt zagrać coś, by się rozruszał. No, sajcika chętnie. O, Gromik daje nagrody. Szemieciu. Griniu, nie grałem nigdy w zombie site. No i to trzeba zmienić, mój drogi przyjacielu. Próbujmy. Tyle? Nie. Okay. No piec. Ja już mam wylosowane w razie czego. Wybrane. Świetnie. Wybrane. Tak. Świetnie. Starannie super. Wyselekcjonowane. Tak właśnie. Źle to zrobiłem. Spoko, ja też źle zrobiłem. No dobra. No jakby czek można to osobiście położyć. To damy tu. Ja sobie nie uzupełnię zwierzątek. Przepraszam. Faktycznie. Ależ proszę. Tutaj. Co tu za ważka gdzie wpadła? Nie, to biedronka jest. Pomocą, proszę. I co żeś dodał? Nic, no, że nie dodałem z wodą, no. Możesz sobie wziąć super. Wodę, co? Poodcinać. Chcę tą wodę, wiesz co sobie zrobię z tą wodą. A nie? Super. Super truper.
O matuch, no. I tak źle, i tak niedobrze. Tak, tak. I tak. To by było niezłe. To jest takie se... Z drugiej strony to i to by było okej. Okay. Mógłbym sobie wtedy tu wsadzić, ale czy ja chcę sobie tu wsadzać? Nie chcę sobie tu wsadzać. Tam bym sobie wsadził. Decyzje. Decyzje trudne. Tough choices. Albo to, albo to. W sumie to i to nie jest najgłupsze. W sumie nawet jak się dłużej zastanowię, to nie jest najgłupsza rzecz, którą zrobiłeś dzisiaj. Dobra, to dobra, zrobimy to w sposób taki, że... Po ruchu Adasia powinniśmy uzupełniać. Przepraszam. I tak nie dojdą do niego. To by się tam no. Przepiął. Zablokujemy mu je. Dobra, zrobimy to. A może tak. Nie. Ty już możesz myśleć. Ja już mogę kminić. Ja zrobimy to tak, dzięki czemu tutaj już wpada nam znacznik. Zrobimy to. Zrobimy to. Ale co, woda odcina tylko jak się łączy z wodą, tak? Mm-hmm. Czyli jak się woda nie łączy z wodą, to nie odcina. No nie, nie odcina. Świetnie. Super. Ekstra. Teraz do tego doszedłeś? Tak, teraz skleiło. Okay. Dobra, damy okay. To tu i damy to tu. Dobra. Dobra. Nic masz? Więcej nie biorę. Tak. Mam. Tak. Dobra, ja sobie wykonam takiego wariata. I jeszcze se postawię... Paulina na czacie się pojawiła, pięknie. Austria wyjdzie z pierwszego, ale numer. A to już skończyli? Postawię tutaj. Gromik coś pisał na grodzie, potwierdzam. O co tutaj chodzi? Takiego. Mogę wziąć. Czy ty, Paulina, jesteś w komitywie z Gromem? Tak, mogę wziąć takiego, więc tak sobie wezmę jeszcze. I tyle. Tak? Dobra, i... Dobrze. Wypełniam Ciechowi. Tak. No ja już mam tam opatrzone. Tak. Nie zmieni twojego zdania? Nie. Okay. Cyk i mam ważkę. Jest ważka zrobiona, super. No co za po prostu... No co? A jajeczko. To jest po prostu dramat, to jest potwarz. To jest potwarz. Ale osobne rzeki mogą dzielić wyspę na mniejsze, nie? W sensie te rzeki nie muszą się łączyć ze sobą. Nie. Czyli na przykład jak tu dam drugą rzekę, to będzie odcięcie, tak? Tak. Jak potem zrobię tak, to będzie kolejne odcięcie. Tak. Interesują cię wyspy. No dobra, powiedzmy, że okej, okay. No to chcę. To chcę. Dobra, piechu to losuj. Teraz tak, to jedno wrzucę tutaj, dzięki czemu wrzucę tutaj. To niebieskie wrzucę tutaj. I to ostatnie żółte wrzucę tutaj. Tak sobie myślę. Dobra. I czy ja coś biorę? Mogę sobie coś wziąć, nie? Czy ja sobie chcę coś wziąć? Chyba nie bardzo. Takie i takie. Ja to żółte rzuciłem. Ta biedronka, ale ta biedronka, zanim ja tą biedronkę tam osaczę, to nie bardzo. Tu dwa zielone i biały i to jest jakaś... wydra! To ja myślę, że muszę zagrać ten fabularnie. Muszę zabrać wydrę. Paulina by mi nie wybaczyła, jakbym nie wziął wydry. Do nieba byś nie poszedł. Tak. Bo byłoby ci nie po drodze. Dokładnie, a teraz jestem tu. Kiedy następne Gliwice? Wiadomo coś? Pytanie od Chasinga? 3 sierpnia. 3 sierpnia. To nie jest jakieś święto, nie? 1 nie. sierpnia jest święto. 1 nie. sierpnia? Nie? 15. Jest jakiś 15, to na pewno, tak? Nie? Nie ma na początku sierpnia święta. Nie, ja na tym nie ma świąt. Zrobimy bez sensu. Tak i tak. I pewnie masz jakiś styl. Wstępnie. Jeszcze nie. Ale ja sobie chyba... Nagroda jest dobra, szkoda, że Paulnik nie bierze udziału w rozgrywce. O co? Ja mam wrażenie, że to jest jakaś... spisek jest jakiś. Dlaczego Paulina wie o tym?
A jeszcze powiem, że 6 lipca mamy urodziny klubu planszowego i będą turnieje i nagrody. Tak, i my jesteśmy w ogóle patronatem tego turnieju i tego, i tej inicjatywy, ale organizator główny miał nam wysłać notkę prasową, którą możemy umieścić u nas na naszym Facebooku. Więc proszę, jeśli znacie organizatora głównego, proszę go tam dźgnąć. Tyrpnąć. Tyrpnąć. Serdecznie pozdrawiamy Tomka. Czy ja mam losować? Poproszę o żetony. Tak. Tak, tak i tak, no proszę. Widzę, że jakoś tak słabo mi idzie realizowanie celów. Spoko piechu, nie zostawiam cię z tym samego. Griniu, ja też mam urodziny w lipcu, pamiętaj. No Griniu, ty już się tak reklamujesz tymi urodzinami. Nie wiem, na co ty tam oczekujesz. Na Gyszynk. Na Gyszynk. Mhm. O właśnie, my czekamy na zaproszenie na griniowe urodziny. Może byś wynajął arenę w Gliwicach i zrobił urodziny porządnie. No, jak Bozia przekazała. Jakieś gry podrzucimy. Dobra, wezmę to. Mm-hmm. Mogę od razu wziąć to? Mm-hmm. Dobra. Pszczółki. Tak jest. I teraz tak, to sobie dam tu, a to sobie dam tu, tu i pojawia mi się pantera. Pantera ci się pojawiła. A pan potem. No dobra, no ja muszę wziąć to. Koń wsiadło. Dobra. Czyli jest tak. Wylosuj mnie. To na pewno idzie tutaj. Dzięki czemu kot. Pamiętam, miałem kota od początku. Och, matko, ale ci wylosowałem. Gościu, tak. Ale ty tam co? Na... To stawiasz. To. Nie na no zielonym. Stawiam, no. No. O co ci chodzi? No. No. To przecież postawiłem dobrze, a ty się czepiasz. No. Halo, halo. Dobra. Uwe. Teraz stawiam jeszcze to tutaj. I dzięki czemu to mi wpada tutaj. I został mi jeszcze las. A ponieważ mam jeszcze las, to mogę las wstawić. Mogę las wstawić. Las wstawić mogę. Tu nie mogę. Oż ty, zablokowałem sobie las. No co za dupa. Powinna zablokowałem sobie las. No i dupa, no. No i świetnie. Co ja z tym lasem? Mogę sobie gdzieś odbudować. Co? Ani trochę. Jakby dzisiaj jestem far away od wygrana. No nie, świetnie tak. No, nie reprezentuje nas godnie. Czemu ja to tu wsadziłem? Aha, bo miałem plan na to, okej. Okay. To teraz wsadzę to... wsadzę se to... No se wsadzę. Se wsadzę. No, se wsadzę. No jeszcze chwila, no już prawie to ma. Tu se to wsadzę. Tu. Dobra, i tu się nic nie dzieje. Czy tam się coś dzieje, co mnie interesuje? Aha, tu se mogę takie wziąć i takie se tu wsadzać. Ale to ja chyba za dużo srok za ogon chcę złapać. Chyba tak. Chyba tak. Dobra, chyba to tak. Zostawię to tutaj. O, niech będzie tu. Dobra. I tyle z mojej strony. Tyle z twojej strony. Ta. No ja biorę to. Kluby easy play. No ja i oczywiście. I oczywiście to sobie zrealizowałem. Tak. W taki sposób. Zasuję. Worek numer 15. Boję się, co było pozostałych 14. No, tak, tak. Też nie jestem zachwycony, Łukasz. No też nie. A powiedz mi, na ujmi las. Byś grilla jak człowiek zrobił, zaprosił kolegów. Dokładnie, dokładnie. Koleżanki, proszę kiedy bardzo. Kiedy weszli nam z górze i oczom ukazał się las. Las krzyży. Rychesa. W ogóle ekipą z pracy na weekend byliśmy na grillu u jednej koleżanki i przez prawie całe dwa dni nigdy nie schodziło Jungle Speed. I trzeba było jakieś dziecko przegonić, żeby dobić się do tej gry, więc polecam dla dzieci w przedziale 5-11 oraz 28-35 lat. O ile nie szukacie gry, bo Jungle Speed to nie jest gra. Ja to stale powtarzam, stale edukuję ludzi. Pamiętaj, kim jesteś. Ja generalnie w Jungle Speeda przegrałem całą moją klasę maturalną. Były takie luzy w liceum niesamowite, ogólnie serdecznie pozdrawiam. I właśnie chodziliśmy na przykład na baję i na kremówki Palaberii w Bytomiu, rozwaliliśmy niejedną czarkę.
totemem. Dwa żółte. Aha, ale wtedy muszę na to wsadzić. A tu już nie wsadzę. Boże, jaka ta gra jest trudna. Patel, nie łapie się jak do 35. Dla mnie to już tylko domino. Ale woda mogłaby być. Nie ma wody. Jak to? No. Woda po prostu... Ja nie narzekam. No. Nie wiem, o co wam chodzi. Idź pan. Kieszeń. Kurde. Takie bez sensu. Jest coś ciekawego? Też nie ma nic ciekawego. Nic ciekawego. To stawiam na tym. Aha, jeśli jest pokazane, że na ostatnim, też musi być na ostatnim, nie? Tak, tak, tak. Tak, tak, świetnie. Super. No tak. Gra jest no, czego nie rozumiesz? No. A, niczego. Schemat bez siedliska sensu. Dla bez fenki. Sensu. Fenki. Bez sensu. Fenki. Zaprawdę powiadam wam. Fenki są super. Dobra. To jest tak. Tu na pewno idzie to i wtedy moja wydra jest w rzece już. Mhm. Jest super. Wydra się cieszy. Teraz tak. Coś jeszcze też chcemy ucieszyć. A, ale jak tu nie ucieszę wydry. Jak nie ucieszę wydry, to będę mógł ucieszyć to. Mhm. Ucieszę. I to mi się chyba bardziej ucieszy z tego, że dam to. No szkurza twarz. Dobra, biorę Biedronkę. To jest czas na odważne decyzje. Biorę Biedronkę. Nie daję tutaj tego listka. Wydra, na razie musisz poczekać. Teraz tak, biorę Biedronkę. Biedronka ma w trzy dupy tych znaczników, no tak. Więc z Biedronką zostanę pewnie do końca gry. No tak, ale zawsze możesz nazwać syna Geronimo Mar. Geronimo Mar, dokładnie. Będę jak reprezentacja Polski. I teraz, ponieważ wziąłem Biedronkę, to se zacznę upichcać moje żółte. I teraz tak, upichcę se żółty tutaj, czyli mam żółty, zielony i żółty i wchodzi mi pierwsza Biedronka i jeszcze se zrobię dom, mogę wbudować dom i ten dom właśnie, tu tak myślałem, żeby ten dom, chociaż on jest tutaj tak z czapy, a może z tej strony bym ten dom zrobił, o. Z tej strony ten dom zrobię. Dobra, mamy to. I teraz, ponieważ zrobiłem tu dom, to mogę wysłać tu kaczkę. Mhm. I kaczka, proszę bardzo, kaczka trafia do moich zasobów. No. Świetnie, super. Masz mamy to? Tak? Mamy to. Masz? Tak, udało się. Masz to? Dobra. Sprzedam patelnię renomowanej parki. Królik marki. Się pojawia. Dobra, ja mam tutaj już przekminiony ruch. To jest ruch taki. Tutaj surykatka już sobie zamieszka w tych górach. To będzie ruch taki i tutaj sobie te szopy po prostu Pedro P. O, ciach, idzie sobie i on już jest zrealizowany, Pedro. I jeszcze sobie idzie, no co sobie idzie, no pod desk idzie, tutaj sobie idzie dla papug. Okay. Papugi sobie idą. Tak. Jechu, co byś chciał, to ci mam wylekować. Ja mogę jeszcze wziąć wodę? Kartę, także wait. To weź sobie wodę, znaczy weź tę kartę, a ja dam jeszcze. Ja dam Piechowi wodę. Wody mi daj. Już kiedy wygoni? Słuchasz? Kojarzę ten otwór faktycznie. Jest taki dobra, tyle, tak? Tak, dobra. Tyle, no to tyle. Patrz na wodę dla Piechowi. Patera. To nie jest woda, to nie jest woda. Postaram się. No nie, przepraszam. Ja nie wiem, czy zauważyliście, ale na planszetstwo mocy macie narysowane, że jest 23 płytki wody tak. W całej grze. Tak. Czyli 2, 4, 6, 7, 10, 14. No tutaj jest 15, czyli jeszcze 8 płytek wody jest w worze. No to trochę jest. No trochę jest. Wyjdą na koniec gry, jak już nie będziemy mieli gdzie układać. Pewnie, tak. Dokładnie. A jaką tu masz w ogóle kompaktową tą swoją duszę? No. No nie wiem. To mało punktowo. Mało moja punktowo. Wyspa wodą podzielona. Świeci prawa i lewa strona. Ja tak buduję jak w wielkich imponujących budowlach. A jest tutaj wink. Ale czekaj, nie, bo kurczę, tu jest dużo rzeczy, no. Albo pasujących, albo nie jak nie pasujących. Nicht Wasser meine Ostojen Freuden. Proszę bardzo, tu już International Love jest na czacie. Winampa to ja pamiętam, a mam 19 lat przecież. No Rycheza to ten rocznik, to rozumiem, w chipsach znalazłaś.
Chyba, że 9-5 to nie rocznik, to ale trudno się domyślać, co to może być. Ja mam czas na konsolę tylko wtedy, jak mnie do gipsu wsadzają. Aha, cwane, cwane. Ja potrzebuję... Mieciu, zostajesz moim time coachem. Teach me, master. Zawiesiłem się. Za dużo, spokojnie. Za dużo opcji. Jak potrzebujesz, możemy cię jakoś zrestartować, ale musisz nam powiedzieć jak. Kurde, Lewandowski, bramkarz już 6-8 tylko ocena? Bez sensu. Za dużo opcji. Ale Francji? No. Mbappe 8-7, to jest niezasłużony. A on nie strzelił drugiego karnego w Francji przypadkiem? W mistrzostwach? Tak? No, może. No bo na mundialu też przecież strzelił, nie? Na 3-1. Dobra, spróbuję tak. I to też powtórzony był. To dam tu, to dam tu. Nie, nie pamiętam, być może. Druga pantera. Tak. Oho, pantera. Wie jakąś kartę piechu sobie częstujesz się? Właśnie nie wiem, no. Ale że Austria z Holandią patrzy, no. A że Dudka nie wzięli na mundial w ogóle, nie? Tak, tak. Aha, bo to jest... Ach, bez sensu. To bez sensu. To marność nad marnościami. No, żeby wiedział. Polecam poduszki ortopedyczne. Odkąd mam takie, to nie wiem, co to poranny ból pleców. Lizak, czy jest jakiś sprzęt, element, gra, cokolwiek, co byś nie sprzedał? W sensie, to jest takie moje wyzwanie dla ciebie, nie? W sensie, sprzedaj mi na czacie na przykład, co jest takim najbardziej prozaicznym przedmiotem? Nie biorę nic. Solniczkę. No dobra, ja nie jestem wyznacznikiem. Paulinie, sprzedaj solniczkę. Losujemy. Lizak mi dzisiaj patelnię sprzedał. To patelnia to jeszcze patelnia patelowi, tak? To jest w sensie, a nie, Gniowi. Dobra, śmieszki koniec. Koniec. Co my psot. Tu mamy? Koniec psot. Te Biedronki mogę zaś pompować. Dobra, będę pompował Biedronki, trudno. Nie ma innego wyjścia. Chociaż Wydra czeka. A nie, Wydry już nie zrobię. Nie mam wody. Tu jest woda. No, gościu. Tu jest woda, mogę pompować Biedronki. I to nie jest zaś takie głupie, ale... Ale Aleksandra. Ale umowa. Ale. Co ja tu jeszcze mam? Wyderki? To mam. To mam, okej. Okay. Czyli wezmę to. Shit, ale to wkładam tylko jak spełniam, nie? Ale tak, przecież mogę w drugą stronę spełnić. No przecież. Jezusie, jaka ta gra jest trudna. Dobra, to robimy tak. I teraz tak. Czy jest coś, co ja się jeszcze połaszę? Chyba nie bardzo. Mnie tu na nic nie stać. Tu są same takie, co ja się zblokuję. To nie. Dobra. To robimy tak. Po pierwsze, to wkładamy tutaj. To jest pierwszy. Dzięki czemu mój szczur będzie mieszkał w młynie. I to rzeczywiście jest takie fabularne. Dobra. Teraz mogę sobie wsadzić. Mogę wsadzić sobie tutaj, nie, tutaj już i tak z tego nic nie będzie, tu się już nic nie wydarzy, więc mogę sobie to wsadzić tutaj, dzięki czemu moja Biedronka znajdzie łąkę, pięknie, i mogę sobie jeszcze to wsadzić i to se wsadzę tutaj, tak, dzięki czemu kolejna Biedronka znajdzie sobie kolejną łąkę. Dobra, te Biedronki nie są złe. Cześć, Biedronki. Dobra. I czy ja coś jeszcze chcę, jak już mi się Biedronki pokończą? To jest niezłe w sumie. To jest niezłe. No, to jest niezłe. Dobra, to chcę. To chcę i chcę trzy znaczniki. Teosik. Graj, piękny cyganie. A już to wylosuję. Wylosuj coś ładnego. Czy jest już reklama solniczki? Nie ma jeszcze. Takie rzeczy tutaj się pojawiają, w sumie są ciekawe, ale ja chyba skuszę się na coś innego. Problem jest taki, że ja nie używam solniczki, mam w słoju sól i sypię z palca. Kurde. Okej. Patelnia za 750 PLN-ów, polecam stream z site, Grom podrzuca tam link, 7 warstw z vibranium, adamancjum i kryptonium.
No i się złapałam. Jutro do actiona. Dzięki niej, jak przeczytasz przepis, który mówi przyduś na patelnię, a następnie wrzuć do piekarnika na 25 minut, to nie będzie już to dla ciebie przeszkoda, jak boss w Elden Ringu. Pięknie, pięknie. Nasi kochani Januszowie i Januszki. Jesteście cudowni, jak zawsze. To teraz móżdżę. Ja teraz móżdżę i myślę, że jest plan, kurde, sprytny. Mhm. Jest plan sprytny. I będzie plan taki. I będzie plan. Tak. Tak. A ja polecam sól kamienną, młynek do soli. Też mam młynek. Będzie. Tak. No, jest kolejne wyzwanie na czacie. Proszę, proszę tam kombinować. I będzie. Tak. I bez małego aligatora. Dobra. Aligator. Otwierasz aligator. Albo raz. Zielone żabki się dwa. Proszę, wodę wyciągnąłem. To. Nikt nie doceni, żaden. Okej. Okay. Jest woda. Jest woda. Tak jest. No tak, i to jest ciekawa opcja. No dobra. Lizak, znalazłem swój insert do nurkę, jakby coś, jakbyś szukał jeszcze. A to ja to wezmę z tą wodą. No i widzisz, jak ci ładnie wylosowałem. Ty musisz co najmniej tak samo wylosować. Bo w tym momencie mam pierwszą rybkę. O, pyk. Aha. Jest pstrąg. Warka pstrąg? A, guzik. Bierzesz jakąś karciochę? Nie, chyba nie. No przydałoby się piechu. Nie, bo nijak tego nie zrępuję. Ale poszedłeś w górę wyjątkowo. Wiem, bez sensu, wiem. Tak, tak i tak. No, wyderka już nie ma gdzie pływać. Niedobrze. Mogłaby mieć gdzie pływać, ale... Ale ciężko. Tutaj by były jakieś fundamenty. To by było w sumie spoko. Nie, nie byłoby spoko. Było z czapy. Tutaj też już nie da rady. Tu by musiało być, czyli tu. Czyli tu. To by było spoko. To by było spoko. To. Tu i tu. To są te same karty. Korporacja chce, żebym pokazała dwie różnice, ale to są te same karty. Niedobrze, 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 Jezusku. Ile tu jeszcze jest? To jeszcze trochę, nie? Wy jeszcze cztery miejsca macie. To może zrobimy przygotowanie po prostu pod grubszy plan. Tylko jak przygotowanie, to tylko do Lidla. To może tak. Nie mogę tego zostawić. Tu nie mogę tego zostawić. Tu bym mógł to zostawić, ale to mi nic nie da. Albo da. Nie da. Kurde, nie wiem. Dobra, zróbmy to tak. Dobra. To ja biorę to. Nie to. To czy to? No to. To biorę. Albo to. To biorę. Chyba to biorę. Chociaż to.
to wezmę, nie. Albo to wezmę i to w sumie już mi coś tam pomoże. Tylko tu wszystko mam takie... Nie mam fundamentów, nie mam na czym budować. To jest najgorsze, to jest najgorsze. To może w ten sposób jednak... Dobra, to spróbujmy, dobra, to spróbujmy to zrobić tak. I teraz tak. Tutaj sobie wsadzę wodę, dzięki czemu moja wydra będzie miała gdzie wpływać. Tutaj sobie wsadzę łąkę, dzięki czemu na łące może być biedronka. No może być. Może być na łące biedronka. I na łące pachnące. To ostatnie wsadzę sobie... No i właśnie, gdzie ja sobie to wsadzę? Gdzie sobie tego nie wsadzę, to będzie źle. Tu sobie to wsadzę. Okej. Dobra. Wlosujesz, Piechu? Aha. I nie mogę wziąć wędrówka, więc... Okej, tam się coś pojawia, ale ja myślę, że ja przyraszuję trochę. Wezmę w taki sposób. I teraz tak. Ustawię tutaj dwa. Dzięki czemu polecą sobie surykatki. Tak sprytnie. W taki sposób. A tutaj, no i surykatki już sobie spadają. A tutaj polecimy, tak? Bestiakon Winter Edition. Poleci sobie, to jest tak. A też sobie poleci. Mogę zagrać jeszcze w sposób... Tego i tak nie zbuduję, ale mogę wziąć taką karciochę. Z żabkami zielonymi. Tyle, tak? Tak. No, ach, to ja jestem tak w tyle w sumie. Czemu tyle, Łukasz? 5. No bo mam dużo wolnych pól. No, może zamiast zdobędziesz punkty właśnie. Kto wie? Nie. Dawno też mniejszych konwentów nie było. Grom, kiedy Gromkon? Sama konwentowa społeczność. Kto wie, czy za rogiem? A kto wie, czy za rogiem nie stoją anioł z Bogiem? Rybka. Domek. Masz wodę też. Teraz już nie chcę wody. Teraz już mam inne plany na życie. Jak to? Już priorytety się zmieniły. Jak ktoś zajmie wszystkie miejsca, tak? Czy... Nie. Dwa lub mniej, jak ci zostają, to wtedy też się kończy. Dwa lub mniej. Praktycznie jeden ruch może być. Aha, czyli to może skończyć to, że do mnie już nie dojdzie kolejka. Może tak być. Ale nie musi. A że jest wredną bestią, to pewnie tak zrobi. Pewnie tak zrobi, bo i tak nie ma nic co układać jedno na drugim. Chyba, że jakiś domek weźmie. Albo będzie chciał drzewo posadzić. Albo spłodzić syna. Albo co tam jeszcze było? Wybudować dom. No mógłby się było. Mógłby się pokusić się o drzewo, żeby mieć krokodyla. Krokodajla? Koczy mu na tego? Krokodajla. Jezusku. Co ja mogę tutaj właściwie zrobić jeszcze? Mogę wziąć sobie budynek, dzięki czemu wypuszczę królika na łąkę. Jakkolwiek to brzmi. Fajnie by było, kurde, tom. I wtedy jest trawka i to. Więc może w to pójdę. Może jednak. Może Anusz. I to jest też 5. I wtedy... Aha! Bo ja to mogę zrobić tak. Tym. Trudne.
No ja myślę, że teraz tak to wygląda. Tak. No wiesz, staram się przynajmniej sprawdzić. Ja wybieram nawet po prostu. Że coś tu się jeszcze wydarzy. To jest 5, 5. No dobra, no chyba tak to trzeba zrobić. Bo tutaj, no, tak to trzeba będzie zrobić. Czyli o czym myślałem? O tym. I dzięki temu. Paulina? A rzuć już jakimś długopisem, bo ja myślę, że może być potrzebny do 10 minut. Może do 5 nawet. A jak Adaś się szybciej namyśli, to i do 3. Nie ma takiej opcji. A dziękuję. Not the chance. Tak, tak i tak. Dobra, to zrobimy to tak. Czyli tutaj budujemy dom. My budujemy nasz dom na piasku, co na nie gra robi. Tutaj wybudujemy dom, ale nic się z tym domem nie stanie i tu wybudujemy dom, dzięki czemu mogę Who Let the Dogs Out wypuścić królika. Tak. Release the rabbit. Release the rabbit. A ta nie mysz wypuszczasz? Nie, właśnie myszy nie. No tak. No mogę mysz! No, masz nie, nie mogę jednego i drugiego. Tak, możesz. Gdzie mogę mysz? Tu. No tak. No tak, ale no. Nie mogę albo, nie? Czemu albo? No jak? No to ląduje na czerwonym, a to ląduje na zielonym. No zielonym. Ach, no tak. Wyszliłeś i myszy i królika. Idealny ruch, taki myślałem. No dobra, super. Zbierz sobie tą ryjówkę, zobacz, czy jeszcze coś ze zwierząt nie zdobędziesz na pewno od razu. Nie. Bo jak nie, to ja kończę w takim razie. Nie, nie. To wylosuj mi coś ładnego. Ale ktoś jeszcze będzie miał jakiś ruch, czy coś? Ty jeszcze będzie miał, bo to będzie ode mnie zaczynało, nie? Chociaż tyle dobrze. Tylko mi teraz jeszcze nie zabrał tego, co potrzebuję. Tak, ja się tutaj zastanawiam nad... No tak, no i myślę, że to będzie chyba sensowny ruch. Czyli wzięcie... Tak. Wzięcie tak i mogę wtedy... No tak. To jest sensowny ruch. Mój ruch, no. Czyli zrobienie tutaj. Zrobienie tutaj takich trzech żabek. No, no tak. Żabka. No i tego gdziekolwiek już tak naprawdę, no bo nawet jakby tego nie zdobędę. Tutaj nic nie zdobędę. O, więc nic się tutaj więcej nie podzieje. No. No, rzekę bierz Biedronkę, zrobisz coś tam jeszcze. Dziękuję ci, Gromik. Ty to złączyłeś się ze mną myślami. Więc dziękuję. Tyle. No. Mniej. Więc kończymy grę. A nie musiałeś kończyć. No tutaj oczywiście trzy jeszcze do końca. Daj mi jakąś wodę. Wody mi daj. Aż dobrze. Wody mi daj. Aż dobrze pomarł. Po jednym wyciągaj, żeby były emocje. Jak? Żółte i niebieskie. Jest żółte. Dobrze, dawaj niebieskie. Jeszcze niebieskie. Ooooo. Nie, jest drugie żółte. No, to i... jeszcze mam jedną szansę na niebieskie. Nasz gość mówi i ma. Proszę bardzo. Nie patrzyłem do wora. Nie patrzył do wora. Nie zaglądałem, żeby nie było. Nie jest idealnie. Jeszcze marudzi, no. No tak powiedziałeś, że tak nie chcesz. No ale żółty, niebieski, ale ten kolejny nie miał być żółty, no. Trzeci nie miał być żółty. A jaki? Jakiś inny. Powiedziałeś żółty i niebieski, no to... No tak, no ale trzeci miał być inny. Wow. Dobra, teraz muszę sobie to policzyć. W sumie mogłem ci zabrać jakąkolwiek kartę tylko po to, żebyś ty jej nie wziął, ale też nie wiadomo, co by się odsłoniło, więc... Well... Mogłeś. Tak czy siak. Ale nie, w sumie nie pasuje. Nie pasuje nic. Ląduje tu. No ja de facto też nie miałem żadnej karty do wzięcia, która by cokolwiek mi zmieniła. Nie mam gór. Moja wyspa jest niegórzysta. Los Torpedos, witamy serdecznie. Panie, jakie te Francje przereklamowane. Ja mówiłem to, że Polska sprawi niespodziankę. I obstawiłem, że Polska wygra, a nie wygrała. Ale zremisowała. No dobra, w sumie nie ma się tu zastanawiać. Jakoś specjalnie dużo wezmę to, co mi Teos wylosował. Pięknie. To ląduje tu, żeby była rybka.
A to ląduje tu, żeby jeszcze przyleciała pszczółka. A to wyląduje w takim razie tu, żeby tu za to też były jakieś tam marne punkty. Marność nad marnościami. Czyli koniec. Planszetka wskazywała tak, na mnie. Tak, tak. Tak. Dobra, kończymy grę. Czyli liczymy punkty, Piechu. Z twoich zielonych, z drzewek, ile tam masz? Masz 4 drzewka za 3 punkty, tak? Czyli drzewka, 12. Drzewka. Tak. Dobra. Twoje góry. Masz 2 trójki, czyli ja, 7 punktów, no, czyli 14. Dobra. Równiny. Masz 2 równiny pięciopunktowe, tak? 2 grupy, czyli masz dyszkę. Okej. Okay. Budynek 0. Budynek za 0 i woda. No i woda. Czyli masz mam... 2 tak naprawdę wyspy, tak? Znaczy wyspy. No to potem tak, będziemy liczyć. Tak, ale 2 wyspy, tak? Tak? Czyli masz tylko dyszkę. Okej, okay. Czyli w sumie masz 46 i teraz twoje zwierzątka i duchy natury, czyli masz tak 11, tak? Ale, za tych tam. Za te pumy? Najwyższe. 16. A, tylko? Tak. Ej, tego nie powiedzieliście. Tak. Ja myślałem, że to jest To mówisz, jak odkrywa właśnie, nie, dlatego to jest, wiesz, jak ja odkryłem dotąd, to nie dostałem 17, tylko 12. Dobra, ten duch natury, ile ci tam punktuje? 14, tak? Tak. Okej, okay. Dobra, co ci tam jeszcze punktuje? 10 i 8. 10 i 8, okej. Okay. 10 i 8. 18. No. Okej, okay, czyli 30, 42, ja 43, czyli Piechu 89 punktów. Adaś. Dobra. Drzewa? Drzewa. Tylko te pojedyncze mam. 3, jak 5. Drzewo. 5, okej. Okay. Góry. Nic. Nic. Dobra. Równiny. Jedna. Czyli 5 punktów. Okej. Okay. Budynki. Tak, dookoła tego są 3 różne co najmniej, więc to tak. Tutaj też, tutaj też, tutaj też, tutaj też, tylko ten jeden nie. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 razy 5, 25. Ładnie. I teraz twoja woda. Moja woda, 2 wyspy, bo tu jest tylko odcięcie, nie? Tak. Bo to niczego, tak, nie, to niczego odcina. Nie odcina. Czyli dyszka tylko. Okej. Okay. No to masz 45, jeżeli chodzi o krajobraz i zwierzęta. No to jest tak. 17 i 13 to jest 2, 30. Tu mam 12, to jest 42 i 5 to jest 47 i 5 to jest 52. No i mój specjal daje mi 4 punkty za każdy... Za każdą grupę, tak? Jeden. Ale jeden też jest grupą, singlową, nie? Grupą, tak? No. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No nie. Co? Bo to jest jedna grupa budynków. Aha, no to raz, dwa, trzy, cztery, nie? Czyli tam było 52 i 16, czyli 68. 68, czyli masz 113 punktów. Okej. Okay. No i ja, jeżeli chodzi o moje drzewka, to mam 10 punktów. Jeżeli chodzi o grupy, mam góry, mam jedną grupę, 4 punkty. Jeżeli chodzi o moje równiny, mam jedną grupę dużą równin, czyli 5 punktów. Jeżeli chodzi o mój budynek, mam otoczony 3 różnymi, czyli mam 5 punktów. Jeżeli chodzi o moją wodę, to mam raz, dwa, trzy, cztery i piąta wyspa, piąta odcinka, czyli 25 punktów. Czyli jeżeli chodzi o moje punkty za krajobraz, to jest 49. I teraz zwierzaki. Lew mi daje 10, 16 punktów, tak? Za grupy poszczególnych równin. 12, 14, 14 i tutaj mam 6 punktów za zielone żabki, czyli jak to się wszystko sumuje, to jest tutaj jest 20 i tutaj jest 30, czyli to jest 50 i to jest 62, czyli to jest 111, czyli Adaś wygrał o 2 punkty, tak picim włosem. Więc to była nasza rozgrywka w postoje. Na tym wariancie właśnie takim najbardziej zaawansowanym, tak, czyli z kartami duchów natury i na planszy z wyspami. Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy Ludiversum, od którego pożyczyliśmy grę, żebyśmy mogli dzisiaj zaprezentować na strumyku. No i oczywiście dziękujemy też naszym patronom, czyli są to
Wspieracz anonimowy Rizor, razem mamy wszystko. Misiu, dorosły osobnik, zakazany nick, kawa, gary, śpiechu, abba, parasite oraz euro. Słuchaj, dzięki tym osobom możemy nagrywać nasze materiały w takiej częstotliwości, w takiej jakości i możemy stale się polepszać. Link do naszego Patronite'a wjechał już na czat i znajdziecie go też w opisie filmów. I możecie do tego grona także dołączyć już od piątki miesięcznie. Serdecznie zapraszamy. Im wyższe wsparcie, tym większe bonusy dla Was. Możecie na przykład brać udział w różnego rodzaju konkursach, czy wybierać gry, które właśnie pojawiają się na naszym streamie. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękujemy za obecność. Jeżeli macie jakieś pytania co do Ostoi, napiszcie nam w komentarzu. Jeżeli oglądacie nas na YouTubie, zasubujcie nas na Twitchu. Jeżeli subujecie nas na Twitchu, zapraszamy, żebyście zasubskrybowali pozostałe nasze media. Widzów na YouTube'a zapraszamy na kolejny film, czyli naszą recenzję Ostoi, a z widzami na Twitchu widzimy się po krótkiej przerwie. Tak jest. Ryby. Tu jest jeszcze jakieś ogłoszenie, tak? Tak, bo jeszcze miał być nagroda dla zwycięzcy, ale ja celowo jestem na poza anteną, bo jest to nagroda, której chyba nie mogę prezentować. Tak. Aha. Uuu, no to werble. Tutaj mamy a ty jesteś zwycięzcą, czyli dla ciebie nagroda. O, stoję. A tak samo i na przykład butelki. Dziękujemy serdecznie za nagrodę. Cudowna niespodzianka, tak. Tak. Okej, okay, nie będziemy tego pokazywać na strumyku, bo to mimo wszystko gra familijna, ale oczywiście na jakimś tam poza anteniu i na naszym Discordzie pojawią się zdjęcia z wręczenia nagrody, także no, tak. Zapraszamy. Będzie nie uciekajcie działo. Zbyt daleko, trzymajcie się i do zobaczenia po przerwie, gdzie porozmawiamy sobie o Ostoi razem z Piechem, który dzisiaj też był naszym gościem, także bryby. Zapraszamy na przerwę. Planszowe bestie.